Witam serdecznie, Marcin Duszkiewicz z Inwestio.pl. Witam Was serdecznie na spotkaniu poświęconym takiej serii czterech spotkań, z czego każde spotkanie będzie każdym kolejnym krokiem w dochodzeniu do tego, jak efektywnie podejmować decyzje na rynkach finansowych. Będę wdzięczny za informację, czy dobrze mnie widać. Pierwszy raz prowadzę spotkanie na tym, że tak powiem, panelu, więc nie wiem dokładnie, jak Wy widzicie czat, czy macie możliwość pisania, czy nie. Mam nadzieję, że nie. mam nadzieję, że tak. I mam nadzieję też, że mnie dobrze słychać. Jeżeli byłyby jakiekolwiek problemy, oczywiście piszcie w, no, w wiadomościach. Tutaj widzę jakieś wiadomości wpadły. O, tu jest czat. Jest możliwość, czat jest możliwy, super, bardzo dobrze. Zatem wszystko gra. Fajnie. To witam Was jeszcze raz serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat takich podstaw solidnego handlu, ale zaczniemy od rynkowej sytuacji bieżącej, czyli od wyborów. W Stanach Zjednoczonych, bo to jest taki temat, który teraz determinuje, jak się rynki zachowują. De facto, to jest tylko pretekst, te wybory, aby wam pokazać, w jaki sposób zachowują się rynki w różnych okresach. Każdy okres ma swoje, swoje zasady postępowania. Będziemy dzisiaj mówić sobie o różnych rynkach, które ja najpierw przygotowałem, bo uważam, że się najbardziej będą pod względem wyborów wahały. Natomiast, jeżeli później zostanie troszeczkę czasu, bo webinar jest zaplanowany na około godzinę czasu, jeżeli zostanie trochę czasu, no to wtedy porozmawiamy sobie ewentualnie o tych instrumentach, które Was jeszcze interesują. Więc dzisiejsze spotkanie ma taką agendę, bardzo krótką, ale każdy podpunkt będzie dość szeroko. Najpierw dwa słowa na mój temat, bo możecie mnie nie znać. Później porozmawiamy sobie na temat właśnie wyborów 3 listopada. Czy nas czeka powtórka z 2016 roku? Bo jest dużo takich rzeczy, które wyglądają podobnie, ale jest też rzecz, która jest diametralnie inna i tutaj, tutaj tak to wygląda. Dlaczego te wybory są tak ważne? Bo one są ważne. No, tutaj nie da się ukryć, że wybory w 2020 roku są pewnego rodzaju inne niż wszystkie inne, wcześniejsze. Żadne do tej pory wybory w Stanach Zjednoczonych nie odbywały się w okresach pandemii, tak samo jak indziej, gdzie indziej na świecie, więc to są inne wybory. Dzieje się bardzo dużo z różnych poglądów można wydobyć różne informacje. Więc tutaj nie wchodząc już w szczegóły jakichś teorii spiskowych, innych rzeczy związanych chociażby z ograniczeniami wolności, no to nawet jakbyśmy tych rzeczy nie brali pod uwagę, to dzieje się w naszym świecie teraz tak dużo, że wybór prezydenta albo demokraty, albo republikana. Republikanina ma duże znaczenie w kierunku tego, w którą stronę będzie to szło. Jeżeli chodzi o nagranie z tego spotkania, z tego co wiem, będzie udostępniane na kanale YouTube, więc to już później będzie jakoś ten link do Was dojdzie, więc tutaj jak najbardziej będzie taka informacja rozprzestrzeniona. Zakładam, że mecz rozpocznie się w okolicach 20.00. 20:45, tak? Jak dobrze pamiętam, mecze, więc no, końcówkę będziemy musieli obciąć, czy będziecie musieli obciąć, żeby zdążyć na mecz, ale wiem, że są wśród nas także i panie, więc niekoniecznie będą zadowolone z tego powodu, więc. A ja się nie wybieram. A z kim w ogóle gramy dzisiaj, możecie napisać. Natomiast, jakby kluczem tego dzisiejszego spotkania będzie to, które rynki odczują najbardziej, bo. Te rynki, które są nastawione na największe ryzyko, to te, które są różnie interpretowane przez poszczególnych, poszczególnych no, przyszłych prezydentów. Tak? Bo jeżeli popatrzymy sobie na Bidena, to Biden ma na przykład stosunek do ropy bardzo negatywny. On chce stawiać tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie na odnawialne źródła energii. Chcę przystąpić znowu do tego francuskiego porozumienia. Chcę dążyć do tego, żeby Stany Zjednoczone były zeroemisyjne, co jest na ten moment zupełnie niemożliwe. Znaczy, to trzeba dużo i dalekosiężnych zmian. Natomiast Trump wręcz przeciwnie, on wspiera bardzo mocno rynek wydobycia ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych. Zresztą co też widzieliśmy w dobie kryzysu. Więc to są ogromne różnice i takich różnic nie ma dużo, ale one się pojawiają i, o, i to będzie rzecz istotna. W tym właśnie, jak rozegrać te wybory, bo na tym postaramy się dzisiaj. Za, przepraszam, zakończyć i tym samym skierować się na kolejne spotkanie już za tydzień, też w środę o godzinie 20. Jeżeli chodzi o to, kim jestem, to dla osób, które mnie nie znają taki bardzo szybki brief, zacząłem inwestować w 2008 roku, od tamtej pory cały czas jestem obecny na rynku giełdowym oraz rynku walutowym, czy też nazwijmy to może bardziej rynku CFD, bo rynek Forex no to trzeba utożsamiać tylko i wyłącznie z rynkiem właśnie walutowym, natomiast generalnie jestem dostępny i obecny tutaj na rynkach tak naprawdę towarów, surowców, indeksów, wszystkiego, co można handlować na CFD i właśnie na giełdzie w Polsce jako też inwestor indywidualny. W 2009 roku założyłem pierwsze koło naukowe Forex. To jest jakby, jakby od razu wydźwięk tego, w jaką stronę szedłem gdzieś tam w swoim rozwoju, czy gdzieś dzielenie się swoimi doświadczeniami, bo trudno powiedzieć, żeby po roku czasu mieć jakąś wybitną wiedzę. Natomiast w 2012 roku założyłem już Inwestio.pl i od tamtej pory cały czas, bardzo systematycznie, bardzo regularnie dzielę się swoimi doświadczeniami, swoją wiedzą, coraz większą gdzieś tam tą wiedzą właśnie w ramach serwisu inwestio.pl, a od 2014 roku jeszcze w squaber.com, który poświęcony jest tylko aplikacji już tylko giełdzie, tak? bo tam inwestujemy w akcje polskie głównie i od zeszłego roku, czy tak naprawdę od końcówki 2018 roku nacisk bardzo duży położyłem na aplikację Skłaber.com swojego czasu, żeby ją rozwinąć i ją jeszcze bardziej rozprzestrzenić. W 2012 do 2015 roku prowadziłem zajęcia zarządzania portfelem inwestycyjnym na UE, ale musiałem zrezygnować no, między innymi z braku czasu, bo, bo jednak, posiadając dwa duże projekty na głowie, jest to po prostu już dość dużo. Ale wróciłem na uczelnię, aktualnie prowadzę pracę nad sprawą doktorską związaną z płynnością na GPW. Mam na swoim koncie też publikację z handlu partyzanckiego na rynku Forex, to jest taka moja książka. Nie jest ogólnodostępna, bo ja zrobiłem tylko specjalnie taki jeden wydruk w 2018 roku. I na ten moment stwierdziłem, że wydam dopiero drugie wydanie, poprawione. No ale na ten moment brakuje mi czasu, żeby je skończyć, więc mam nadzieję, że za niedługo jakiś czas się znajdzie i będzie możliwość to zrobić. Ja generalnie posługuję się czystym wykresem, a wszystkie wskaźniki, które obserwujecie na wykresie, to są po to, żeby wam coś łatwiej przedstawić i wytłumaczyć, lub czasami skieruję się takimi rzeczami dodatkowymi po to, żeby na przykład na telefonie więcej wiedzieć, bo na telefonie mamy mniejszy ekran. Więc generalnie uważam, że cena jest najważniejsza na wykresie. Analiza makroekonomiczna, analiza fundamentalna. Jest wsparciem, bo pokazuje długoterminowy kierunek. Ale jeżeli handlujemy, podejmujemy decyzję tu i teraz, to właśnie cena nam mówi najwięcej, plus wsparcie i opory, czyli też cena, tylko o tyle, że na bazie historycznych wahań. No i jak to jest z tym 2020 rokiem, względem 2016 roku. Sięgnąłem do tutaj. Ankiet, które są robione przez BBC, to są ankiety, które są o tyle fajne, że są pokazywane jak się w czasie zmieniały poparcie dla poszczególnych kandydatów. I tutaj warto zauważyć, że podobieństwo jest o tyle duże, że zarówno w 2016 roku, jak i w 2020 roku Trump przegrywa, aczkolwiek teraz przegrywa więcej, jeżeli chodzi o te wszystkie ankiety. No i mamy jeszcze dwa tygodnie do tych najważniejszego momentu, czyli 3 listopada. Warto zauważyć, że pod koniec, jakby pod koniec całej kampanii, to Donald Trump już zaczął się stabilizować, a więcej straciła Hillary Clinton. Tutaj ktoś napisał, że nie słychać jest pogłos. Wydaje mi się, że raczej z mojej strony trudno, żeby taka sytuacja była. Raczej jest dobrze, więc jeżeli moglibyś tylko potwierdzić, że jest dobry dźwięk, bo jeżeli jest zły, no to zaraz coś tutaj. Zmienimy. Okej, okay, czyli to nie jest moja kwestia. Być może u Ciebie gdzieś jakieś sprzężenie się zrobiło. Jeżeli jest dobrze, to jedziemy dalej z tematem. Jeżeli chodzi o ten aspekt, tutaj pod koniec wyborów, jak dobrze pamiętam, troszeczkę to już było jakiś czas temu, ale wtedy obserwowałem te wybory bardzo dobrze, bo też bardzo dobitnie, bo też siedziałem z wykresami i handlowałem na SP 500 na dolarze do Jena w nocy. I, I dla mnie jakby wybór Donalda Trumpa był tym, co obstawiałem. Jakby dla mnie najważniejsze było to, że zakładałem jakby, że rynek będzie bardzo nerwowy na otwarciu wyborów, w sensie wtedy kiedy już będą jakieś pierwsze wyniki padały i będą spadki, bo będzie wygrywał właśnie Donald Trump jako ten zły, bo nie wiadomo co on przyniesie, nieobliczalny. Natomiast jeżeli chodzi o późniejszą sytuację, no to ten wzrost, który się pojawił po wyborach Donalda Trumpa pokazywał na co naprawdę rynek się nastawiał, czyli właśnie na zmianę, prorynkową pro zmianę, bo Trump jako przedsiębiorca, jako też pro, jakby zmniejszaniem swoich podatków, tym zaskarbił sobie gdzieś tam serca inwestorów. I zobaczymy, jak będzie teraz, bo pod koniec kampanii, jak dobrze pamiętam, do tego nawiązywałem, pojawiały się bardzo złe informacje na temat Hillary Clinton. I tutaj być może Donald Trump w swojej kampanii będzie chciał zastosować podobny trik, czyli pod sam koniec wydobyć jakieś syfy dla na Bidena i po prostu je pokazywać. Zobaczymy, jak to się będzie dalej rozgrywało. Natomiast podobieństwo jest przede wszystkim w tym, że Trump przegrywa, ale na tym tak naprawdę się to kończy. Trump ma ogromną przewagę, w bezpośredniej konkurencji. Jest strasznie wygadany, jest bardzo obeznany z kamerą, jest fenomenalny w kontaktach międzyludzkich, jeżeli chodzi o zdobywanie zaufania czy też przewagi nad konkurentem, więc potrafi zaszczekać też, brzydko mówiąc, co też było widać w pierwszej debacie. Więc w momencie, w którym ma styczność z politykami, Widać bardzo duży kontrast i to było widać w 2016 roku. On zaskarbiał sobie serca odbiorców tym, że był prosty w, swoim, swoim, w swoich wypowiedziach i on trafiał do ludzi swoim prostym przekazem. Teraz ten prosty przekaz już nie jest, tak, nie jest tak silny ze względu na to, że przez 4 lata rządził, więc zaskarbił sobie zarówno z wrogów, jak i zwolenników, ale przede wszystkim jakby zbudował sobie już jakąś łatkę. Wtedy był świeży, czysty, teraz już ma łatkę polityka, więc jest mu trudniej zdobyć taką prostoliniową świeżość, ale dalej taki jest. I to była jego duża przewaga w tamtej kampanii. Teraz jej nie ma, bo nie ma wieców wyborczych, gdzie można zbudzić emocje ludzi, nie ma takich show telewizyjnych. Teraz druga debata się prawdopodobnie nie odbędzie, bo miała być online. Zobaczymy, czy się odbędzie trzecia. Na ten moment zapowiadana jest, że tak. Pierwsza debata była tragiczna, w sensie, jakby dla mnie to było szczekanie między dwoma osobami natomiast nie przynosiła ona żadnej wartości dodanej ani nie pokazała żadnego kandydata w dobrym świetle więc tutaj znowu jest różnica między tym co było wtedy a teraz bo wtedy Hillary Clinton wydawała się sztuczna za każdym razem a Trump wydawał się szczery Teraz tego jakby nie da się powiedzieć bezpośrednio, bo zarówno względem Trumpa wysnuwane wysun są jakieś argumenty, jak i tutaj w drugą stronę. Więc y, moim zdaniem to są zupełnie różne wybory. Jedyne podobieństwo jest takie, że Trump na ten moment przegrywa, ale przegrywa też i mocniej, wasz o 10 punktów procentowych, biorąc pod uwagę bieżącą sytuację. Natomiast Dlaczego te wybory są takie ważne i dlaczego my, jako inwestorzy, bo tutaj ja abstrahuję od sytuacji w Stanach Zjednoczonych, takiej wewnętrznej, która może nas nie dotykać, ale jako inwestorzy, dlaczego ona jest taka ważna? Po raz pierwszy w historii mamy tak ogromne głosowanie korespondencyjne w Stanach Zjednoczonych, co może prowadzić do tego, że Donald Trump to co zapowiada, że będzie chciał podważać, jeżeli przegra, to będzie podważał wiarygodność tych wyborów, co może powodować, że zmienność i niepewność będzie się przedłużała w czasie. Bo jeżeli Donald Trump nie uzna wyborów, wyników wyborów, to przez cały okres do końca kadencji, czyli do początku stycznia, będzie, yy, będzie walczył z tym. I to będzie powodowało, że będą duże niepewności. Nie będzie wiadomo, co się stanie od początku roku. Więc to jest bardzo ważna rzecz, że to głosowanie korespondencyjne jest przez Trumpa uważane za bardzo złą rzeczą, bardzo złą rzecz. Trudno sobie wyobrazić też trudniejszy czas do reelekcji samego Donalda Trumpa. I to też pokaże, jak silny jest jego elektorat. Bo pamiętajmy, że 4 lata temu Donald Trump wygrał nie większością głosów, tylko większością w tych Stanach, które się liczą, bo tam jest troszeczkę inny system niż w Polsce. I zobaczymy, jak to będzie w tym roku. Czy też te Stany go wybiorą, te, które mają największe najwięcej reprezentantów. Ale Mamy do czynienia z prezydentem, który działał, w, że był przeciwko niemu impeachment. Problemy z gospodarką się pojawiały ze względu chociażby na wojny handlowe, które były pokazywane. Pojawiła się pandemia, krach. Rynek nie zna takiej zmienności, jaka miała miejsce w 2020 roku, gdzie mieliśmy spadek tutaj indeksu. Ponad 40% i odrobienie tego wszystkiego. A jeżeli popatrzymy sobie na Nasdaq, to jeszcze podwojenie tego kapitału, więc to jest w ogóle zupełna, zupełna abstrakcja to, co się wydarzyło w tym roku i to powoduje, że te wybory z punktu widzenia inwestora będą jeszcze większą zmiennością obarczone, bo jeżeli popatrzymy sobie chociaż na indeks VIX, mogę akurat tutaj zrobić screen, ale to nieistotne, indeks Wix jest teraz na poziomach, które zwykle są w okresach szczytów DEN, tak? czyli w okresach największej zmienności takich bez kryzysów, takich jak w 2008 czy teraz właśnie w 2018 roku, tylko w takich normalnych korektach, które się dzieją po drodze i to powoduje, że rynek oczekuje tej zmienności. Więc jak dodanie, dostanie dodatkowo jeszcze jakiś aspekt w postaci właśnie niezaakceptowania wyniku wyborów lub jakichś większych problemów, no to dodatkowo ta niepewność będzie większa. Taką rzeczą największą, najważniejszą gospodarczo, to jest rzecz związana z walką między Chinami a Stanami Zjednoczonymi o dominację na, na świecie. Nie da się powiedzieć tego inaczej. To nie jest tak, że my sobie mówimy o tym, że to USA to jest pierwsza gospodarka, Chiny to jest druga gospodarka i to są po prostu dwie niezależne gospodarki. Tak to nie działa. Stany Zjednoczone są dom, dominują na ten moment na świecie i chcą tą dominację utrzymać, bo to daje bardzo ważną rzecz. Przede wszystkim, dolar jest walutą. Na ten moment rezerwową. Wszystkie państwa trzymają rezerwy walutowe w dolarze. Większość rozliczeń międzynarodowych jest robionych w dolarze. To powoduje, że chłonność dolara, która, czyli emisja długu dolarowego jest nieograniczona na ten moment, co do, dostrzegamy w postaci kolejnego zadłużenia czy bilansu Fedu, który się pojawia. Jeżeli Chiny by przejęły kontrolę i zaczęły wpuszczać swojego juana, na przykład to, co już robią w rozliczeniach za Afryką, a później z Europą, bo też były takie zapędy, chociażby nasz jedwabny szlak z Chinami, to jest też pewnego rodzaju droga Chin do Europy, to wtedy Stany Zjednoczone stanęłyby pod ogromną presją tego, że ich waluta, ich dług byłby dużo droższy do utrzymania. Nie można by było tak dużo emitować dolara, bez wpływu na inflację, bo nie byłaby taka duża chłodność rynku zagranicznego. Poza tym, zauważcie, co robią Stany Zjednoczone. Od mniej więcej 2008 roku bilans Fedu to już tam kilkukrotnie się powiększył, natomiast inflacji w Stanach Zjednoczonych jakoś wybitnie nie ma. Poza tym. Znaczy, ja mówię, generalizuję teraz, dlatego, że nie znam poszczególnych stanów, nie znam poszczególnej sytuacji w, w sklepach w tamtym kraju, no bo nie jestem tam, ale patrząc na dane inflacyjne, tak, na dane wskaźniki, można powiedzieć, że wzrost gospodarczy był wysoki za, za panowania Donalda Trumpa i jednocześnie inflacja była w miarę wstrzymana, w sensie na takim sensownym poziomie. I ważną rzeczą jest to, że Stany Zjednoczone drukują na potęgę od 2008 roku, po drodze mieli przerwę. Później wydrukowali jeszcze więcej i, jakby za te same dolary, których sobie dodrukowali nieskończenie wiele, w cudzysłowie oczywiście, mogą przyjechać do Polski i zakupić bardzo dużo. Patrząc jeszcze po kursie wymiany, tak? Kiedy dolar teraz jest za prawie 4, tam 3,90, no to jeszcze jakiś czas temu można było kupić dolara za na przykład 3,60, albo po drodze jeszcze niżej. I widać, że jakby ten dodruk dolara w ogóle negatywnie na niego nie wpływa. Więc Stany Zjednoczone stworzyły sobie. Pers Pewnego rodzaju perpetuum mobile, czyli tak jak Wielka Brytania w, przed dominacją Stanów Zjednoczonych, to Wielka Brytania dominowała na świecie. Poprzez swoją flotę statków była w stanie kontrolować wszystkie szlaki handlowe i dzięki temu tak ogromny rozwój w Wielkiej Brytanii był możliwy. Kolonizacja, przepływ towarów, surowców, rozwój gospodarczy, on był spowodowany dwiema rzeczami. Właśnie dominacją na morzu, ale ona była możliwa dzięki temu, że była duża poprawa, że tak powiem, zdrowotności i dzięki temu dzietność się poprawiła, więc było dużo ludzi, którzy mogli to kontrolować na tych statkach. Ale jakby już nie wdając się w szczegóły, to Stany Zjednoczone później przejęły tę pałeczkę. Cała wojna o pieniądz jest bardzo fajnie opisana właśnie w książkach o takim tytule. I tutaj... Ta dominacja gospodarcza Stanów Zjednoczonych z Chinami teraz się rozgrywa. Donald Trump walczy o to, żeby Stany Zjednoczone dalej dominowały, zabierając Chinom technologię, zabierając Chinom firmy, które nie chcą tam inwestować oczywiście nie chcą w cudzysłowie. A Donald Trump to jakby stara się ograniczyć. I ta wojna uderza w Chiny na ten moment. Nie aż tak mocno podejrzewam, jakby Donald Trump chciał, ale jest to myślę, że ostatni gwizdek, jak nawet nie za późno. Natomiast jeżeli wygra Biden, on zapowiada, że też będzie kontynuował tą walkę z Chinami, ale czy to się uda czy nie, to ciężko powiedzieć. Biden nie wygląda na dobrego negocjatora, nie wygląda na osobę, która będzie na Twitterze wypowiadała takie rzeczy, że w Chinach się będą zastanawiali o co chodzi. Więc no tutaj wydaje się, że Donald Trump pomimo swojego czasami szaleńczego podejścia i jest w stanie więcej negocjować, lepiej negocjować. Oczywiście mogę się mylić. Może być ktoś lepszy, kto lepiej by wynegocjował, bez całej szopki. Natomiast faktem jest to, że ta wojna trwa. I na ten moment, jak patrzę na Bidena i na Trumpa, to jedną moim zdaniem opcją jest to, że Trump faktycznie jest w stanie to doprowadzić do końca tak, żeby to się opłacało. Biden moim zdaniem nie, chyba że będzie miał bardzo dobrych doradców, bo wiadomo, że to nie prezydent musi być tą dominującą osobą. Wystarczy, że ma dobrych doradców i ma negocjatorów. Bardzo dużym problemem jest to, że nie będzie oficjalnego wyniku bardzo szybko. Niekoniecznie tej samej nocy, jak są wybory, czyli 3 listopada, pojawią się wyniki tych wyborów. Maksymalnie do 12 dni one się pojawią. To jest wynik również, również właśnie tych wszystkich ograniczeń związanych z pandemią, no i też korespondowania. Ko no, głosowania korespondencyjnego. Negocjacje w sprawie pakietu pomocowego dla Stanów Zjednoczonych covid -owych. to jest temat, który zawiesił Donald Trump w zeszłym tygodniu, co spowodowało spadek indeksów. Później tam się znalazły pieniądze na jakąś inną sieć czy gałąź gospodarki, ale generalnie ten główny pakiet pomocowy został wstrzymany. No i to jest rzecz, która zostanie albo bardzo ciężko negocjowana dalej, ponieważ Donald Trump nie chce jakby tego pakietu przyjąć w takiej formie. Albo no po prostu Biden to po prostu przyjmie, tak? Więc to jest też temat, który się rozgrywa w tym temacie, w tym aspekcie. Jest cały czas temat taki bardzo trudny, podobny jak w Polsce, czyli opieka zdrowotna w USA, miała, która miała być zreformowana przez Trumpa. I to jest chyba rzecz, która będzie mocno wyciągana przy okazji negatywnych jakichś działań przeciwko Trumpowi bo podobno się nic nie wydarzyło w tym aspekcie, jakby żadne legislacyjne kwestie nie zostały podjęte, Biden zapowiada znowu kolejną reformę, więc to jest temat, który jest bardzo bliski wielu Amerykanom, więc jest ważny i wydaje się, że to jest rzecz, która mogła być zmieniona w drugiej kadencji, ponieważ już część rzeczy, którą Trump chciał, to już część osiągnął, więc mógłby się tym zająć, tak samo jak np. obniżeniem podatku dochodowego, które chciał też zmienić. I rzecz, którą moim zdaniem Biden bardzo dobrze rozgrywa Politycznie. Nie sądzę, żeby to wdrożył, bo na to muszą, musiałyby się znaleźć ogromne pieniądze. Ale na ten moment jednym z haseł Bidena jest to, że będą darmowe studia dla osób, dla dzieci, które pochodzą z rodzin, z gospodarstw domowych, które zarabiają rocznie do 125 tysięcy dolarów. Nie jest to wybitnie mało, że tak powiem, to 125 tysięcy. Natomiast z drugiej strony, biorąc pod uwagę koszty studiów w Stanach Zjednoczonych. Nie jest to też jakoś wybitnie dużo. Natomiast problem jest taki, że w Stanach Zjednoczonych aktualnie kredyty studenckie są pewnego rodzaju bolączką. Bardzo dużo osób jest zadłużonych, z tych młodych osób, które będą spłacały te kredyty przez długie lata. Więc tutaj uderza w tą całą grupę osób, właśnie młodych albo rodziców, którzy mają dzieci, które dopiero pójdą na uczelnię. Więc to jest temat ciekawie rozgrywany politycznie. Nie wiem, na ile mu się to przełoży na Faktyczne, faktyczne głosy. Więc te wybory są ważne z, z dwóch powodów tak naprawdę, z dwóch płaszczyzn. Z płaszczyzny geopolitycznej, bo Trump rozniecił wojnę handlową i teraz albo ją doprowadzi do końca, a za Chinami zaraz stoi Europa, która już dostała z WHO, nie, nie WHO, przepraszam, z... Tej instytucji, która wolny handel zabezpiecza na świecie, zdo, dostała zgodę, że może zrobić sankcje przeciwko Stanom Zjednoczonym, e, związane z dotacjami Stanów Zjednoczonych no, na przykład Boeinga. Więc e, tutaj się rozgrywa kolejny etap tej wojny handlowej. Dlatego też Donald Trump ją zaczął, i jeżeli jej nie skończy, tylko zacznie ją kończyć Biden, to tutaj się może zmienić bardzo, bardzo dużo. To jest bardzo ważna rzecz. E, I ta dominacja Chin, i o właśnie WTO. Dzięki. E, w, Dominacja Chin oraz dominacja Stanów Zjednoczonych to jest temat, który się rozgrywa. A druga rzecz to wewnętrzne, oczywiście, rozterki Stanów Zjednoczonych, które są na ten moment cały czas gdzieś tam potęgowane. Bardzo dużo się mówi, że ta klasa średnia ma coraz się gorzej w Stanach Zjednoczonych, jest rozwarstwienie w Stanach Zjednoczonych, więc to jest też temat bardzo palący. Natomiast pytanie się, które się tutaj pojawia, to które rynki będą najmocniej obciążone? Bo, I tutaj dochodzimy do tego, czym się zająć, jakimi rynkami obserwować. Moim zdaniem ropa jest tematem, która będzie bardzo mocno handlowana w okresie wyborów. Biden jest w ogóle zwolennikiem zielonej energii w 100%, więc on, jeżeli dojdzie do władzy, będzie, będzie dążył do tego wedle swoich słów, że będzie dążył do 100% wolnej, czy zielonej energii. No, to jest w ogóle abstrakcja, tak? Ale. Na pewno będzie chciał zrezygnować z węgla i zrezygnować z ropy w tak dużym stopniu, jak się to będzie dało, a to powoduje, że cała sieć jakby gospodarka, która jest naprawdę rozwinięta w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o wydobycie ropy, byłaby mocno dotknięta. Tak samo wszystkie spółki, które związane są z sprze sprzedażą ropy. To jest ogromny segment gospodarki Stanów Zjednoczonych, który, no podobnie jak górnictwo w Polsce, musiałby być bardzo sprytnie. Wygaszony, zastąpiony odnawialną źródłem energii. To by na pewno spowodowało, że, znaczy moim zdaniem, jak Biden dojdzie do, do władzy, to ropa będzie krótkoterminowo drożała w oczekiwaniu na zapowiedzi właśnie jakichś konkretnych działań i, i zmian w legislacji Stanów Zjednoczonych, bo na przykład pamiętajcie o tym, że Trump zezwolił ponownie na wydobycie ropy z terenów, które wcześniej przez zresztą demokrata, czyli. No, poprzedni prezydent Stanów Zjednoczonych, ale mam dzisiaj dziurę w mózgu. E No, wiecie o kim, o kim mówię, zaraz coś mi na pewno napiszę na czasie, Przepraszam, wyleciało mi totalnie nazwisko z głowy. Obama, dzięki. Z, z, wprowadził zakaz wydobywania ropy z niektórych terenów, które były zagrożone, że tak powiem, ekologicznie. Trump to znowu zezwolił. Ponadto za dominacją Trumpa, czy za władzą Trumpa Stany Zjednoczone stały się jednym z dużych eksporterów ropy, bo wcześniej było to zabronione. Stany Zjednoczone nie eksportowały tak dużo ropy, tylko więcej importowały i starały się produkować na własny rynek teraz stały się eksporterem ropy, więc zarabiają na tym i dla Donalda Trumpa i dla tych spółek to jest ważna rzecz, dlatego że to jest pewien po prostu przychód w bilansie, więc jeżeli to by było zabronione, co to dalej, tak? co dalej z tym robić i moim zdaniem rynek z ropy zareagowałby pozytywnie w krótkim terminie, ale w dłuższym niekoniecznie byłoby to rzecz dobra. Pamiętajmy też, że Trump chyba po raz pierwszy w historii tak mi się wydaje, że po raz pierwszy Stany Zjednoczone dogadały się z krajami OPEC. Trump razem z krajami OPEC oraz Rosją, czyli OPEC+, dogadali się do tego, że nie było zwiększenia produkcji, tylko była ona ograniczona. Więc jeżeli taki, taka, taki precedens został wdrożony, to istnieje bardzo duża szansa, że w przyszłości też by był Czyli byłoby tak, że Trump razem z krajami OPEC, razem kontrolowaliby rynek ropy, jeżeli chodzi o ceny. Jeżeli dojdzie Biden, to prawdopodobnie takiego miejsca nie będzie, takiej sytuacji nie będzie i rynek ropy będzie, nazwijmy to, wróci do tego, co było przed pandemią, jeżeli chodzi o relacje, ale jednocześnie moim zdaniem będzie dążenie do tego, żeby Stany Zjednoczone nie produkowały ropy i jej nie eksportowały i jej nie zużywały na wewnętrznym polu. Więc, krótko mówiąc, e, później jakby ta podaż ropy byłaby mniejsza, więc w długim terminie, jeżeli by te zmiany weszły w życie, to ropa też by mogła podrożyć. Kurs eurodolara to jest bardzo ważna rzecz. Zaraz sobie dojdziemy też do wykresu eurodolara, ale Trump, e, jak Trump doszedł do władzy, to był to jednocześnie dołek na eurodolarze w 2016 roku. Oczywiście może to być też traktowane jako przypadek ale, albo jakieś inne korelacje, zależności, cykle, ale generalnie ten dołek tam był ukształtowany, później rynek zrobił wzrost do 1,24, później znowu korekty, ale teraz znowu rośnie. Jeżeli Trump by wygrał, no to byłaby szansa, że, z, że tutaj gdzieś tam ten trend będzie kontynuowany. Natomiast na ten moment Europa chce na pewno jakimiś cłami uderzyć w Stany Zjednoczone właśnie za tego Boeinga. Jeżeli by Biden doszedł do głosu, być może ta polityka handlowa by się trochę zmieniła i wtedy tych ceł by nie było. No generalnie jakby protekcjonizm tego typu, tak? czyli cła, to są rzeczy, które bardzo często w historii świata powodowały kryzysy. E tutaj jeszcze nie doszliśmy do takiego momentu, że to same cła spowodowały kryzysy, e bo jednak bardzo dużo du dóbr nie zostało ocylonych, e ale jednak mimo wszystko ten temat jest problematyczny. Jeżeli zaczynamy chronić swoją gospodarkę, swoich producentów, to e za pomocą CEU to powodujemy, że przepływ towarów, przepływ know-how, przepływ rozwoju technologicznego i jednocześnie siły roboczej jest mniejszy, co powoduje ograniczenie rozwoju. Można oczywiście powiedzieć w drugą stronę, że to kapitał obcy zabiera nam miejsca pracy, ale jeżeli tak by było, to znaczy, że po prostu nasz kapitał jest nieefektywny, zbyt drogi. Inne rzeczy, tak? Można go po prostu lepiej zagospodarować. Więc tutaj temat też się będzie rozgrywał. Dolar do jena, bo jen jest bezpieczną przystanią. Im większa niepewność, tym jen będzie bardziej przyciągał kapitał, więc jeżeli byłyby jakiekolwiek problemy z tym, żeby uznać wyniki wyborów, to Trump, czy to to jen mógłby dalej, dalej zyskiwać. No i indeks, no tutaj nie trzeba za dużo tłumaczyć. Po prostu indeksy giełdowe jak zawsze będą pod dużą presją, zwłaszcza NASDAQ, dlatego że Biden zapowiada wzrost podatków, i także podatków od spółek cyfrowych, nazwijmy to. Więc to jest też ryzyko, że tutaj się pojawią duże, duże wahania. No i zerknijmy sobie teraz, jak wygląda sytuacja na poszczególnych rynkach. Zacznijmy od euro-dolara, bo tutaj, tak jak wspomniałem, w 2016 roku po wyborach rynek zrobił dołek. Tak? Tutaj na przełomie listopada i grudnia zrobił dołek. Więc tutaj pojawił się później bardzo ładny ruch wzrostowy, osłabianie dolara, wzrost wartości euro, a teraz zobaczcie, że jesteśmy na eurodolarze w takim miejscu, w którym wybiliśmy linię trendu spadkowego. To jest sygnał dość ciekawy, jeszcze teraz się to rozgrywa, jeszcze to nie jest takie pewne, że to wybijemy w górę ale biorąc pod uwagę, jak się rynek zachowuje i to, że w tej fali spadkowej nie dotarliśmy do poziomu 14,60, tylko zachowaliśmy się wyżej, no jest taka szansa, że faktycznie to euro gdzieś zyskuje. Cały czas każdy z banków centralnych, zarówno EBC, jak i FED, cały czas może jeszcze z czymś wyszczelić takim, że znowu waluta potanieje, ale na ten moment wygląda na to, że gdzieś kapitał zaczyna wracać do euro w średnim terminie, bo ten wzrost wyglądał bardzo ładnie i bardzo stabilnie. Mamy coś podobnego jak tu. Jest teraz korekta i będzie kolejna fala, fala moim zdaniem wzrostowa. Kolejnym poziomem takim ciekawym to jest 1,2780, 1,28, do którego rynek może dążyć. Jeżeli Donald Trump wygra, to moim zdaniem jakby układ status quo zostanie zachowany i prawdopodobnie ten trend wzrostowy na euro-dolarze euro będzie utrzymany. Jeżeli natomiast wygra Biden, tutaj większa niepewność się będzie pojawiała i może być wzrost, wzrost zaufania względem dolara chociaż z drugiej strony wzrost zadłużenia Stanów Zjednoczonych, który Biden chciałby zwiększyć za pomocą tego programu pomocowego może wpływać trochę negatywnie. No, tutaj jeszcze dochodzi jedna bardzo ważna rzecz w przypadku dolara. Dolar prawdopodobnie znajduje się już w kolejnym cyklu ośmioletnim i to znajduje się od prawdopodobnie dwóch, trzech lat. Ośmioletni cykl osłabiania się dolara i to mogłoby dodatkowo... W przyjać jakby wojnie handlowej samego mu Donaldowi Trumpowi, dlatego że im niższa wartość waluty, tym łatwiej jest eksportować, łatwiej zdobywać klientów na zewnątrz. Więc Donaldowi Trumpowi zawsze zależało na tym, żeby waluta była słabsza. I teraz ma, ma dość ciekawy czas, w którym dolar, pomimo tego kryzysu, nie zyskuje dalej na wartości, więc jakby ta relacja się zaczyna robić taka trochę bardziej korzystna. Sam eurodolar, jeżeli popatrzymy sobie na rynek, jak ja bym podchodził, no do wyborów mamy jeszcze dwa tygodnie, więc na pewno będzie czas, żeby zarówno porozmawiać jeszcze o tej walucie, ale także i coś rozpisać dokładniejszego, ale dla mnie takim poziomem bardzo istotnym wsparcia to jest 1,1460, więc jeżeli byście obserwowali jakiś spadek w ten rejon to jest poziom, którym warto się interesować znowu kupnem. Natomiast wybicie powyżej linii trendu spadkowego plus wybicia powyżej 1,1950, 1,1960, moim zdaniem będą bardzo silnym sygnałem, dlatego że to będzie bardzo króciutka korekta i to spowoduje wzrosty w kierunku 1,23, moim zdaniem. To jest taki pierwszy cel. No z tego miejsca, gdzie jesteśmy, to jest 500 pipsów. I to, to moim zdaniem się może wydarzyć bezpośrednio po wyborach. Uważam, że do wyborów będzie bardzo trudno ruszyć rękami. Zarówno indeksy giełdowe, jak i waluty, one raczej będą wchodziły w takich konsolidacjach, takich przestojach. A ewentualnie jak się będą pojawiały już jakieś jeszcze większe albo bardziej pewne informacje na temat ankiet, czy też właśnie przewagi Bidena, czy też Trumpa, to wtedy może się ewentualnie coś zmienić, ale dla mnie eurodolar oraz wszystkie rynki na ten moment. Do wyborów powinny podążać takim ruchem raczej konsolidacyjnym, zatrzymania przestoju i dopiero po wyborach, w trakcie wyborów, ruszyć mocniej w jedną czy w drugą stronę. I tutaj wsparcie mamy na poziomie 1,1460, a opór na poziomie 1,23. 12, no ale jeżeli będziemy szli w górę, czyli powyżej tego 1,1960, 1,1970, to wtedy oczekiwałbym, że to będzie tylko przestój i kontynuacja później ruchu wzrostowego i moje nastawienie takie długoterminowe. Na ten moment jest na eurodolarze wzrostowe, przede wszystkim właśnie przez to, że mamy prawdopodobnie ośmioletni cykl osłabiania się dolara, co powinno sprzyjać właśnie wzrostowi na eurodolarze. Mamy też temat złota. Złota, które ma dwie rzeczy, które się spinają w listopadzie. Oczywiście ryzyko, to jest oczywiste. Inflacja, która również tutaj ma znaczenie. Natomiast patrząc jeszcze historycznie, to na ostatnich około 10 do 12 lat, jak sobie ostatnio mierzyłem, w listop między listopadem a grudniem, czyli przełom listopada a grudnia, zazwyczaj tworzyły się dołki na złocie. To jest wywołane także i naturalnym popytem zgłaszanym ze strony Chin, e, dlatego że tam na nowy rok chiński, ten, który się tam dzieje w marcu, i też na in i z Indii, gdzie mamy okres zakupu złota przed ślubami, to są rzeczy, które naturalnie wspierają wzrost ceny złota. Więc tutaj prawdopodobnie do okresu wyborów niewiele się wydarzy na złocie. Jesteśmy na historycznych szczytach, nie ma jakby ważnych informacji. Które mogłyby spowodować ten ruch poza wyborami, więc prawdopodobnie do wyborów będzie przestój. Jeżeli będzie tak, że dolar będzie taniał, to oczywiście złoto będzie drożało na ten moment. I jeżeli giełda będzie drżała, to złoto też raczej będzie zyskiwało na wartości. Może nie tak silnie, ale będzie zyskiwało. Natomiast jak dojdziemy do przełomu listopada i grudnia, to prawdopodobnie będzie się warto interesować złotem. Bo to jest czas, w którym, tak jak powiedziałem, zazwyczaj tworzą się dołki. Tutaj mamy dołek w październiku i na początku listopada, później rynek już wystrzelił. Więc to jest z 2018 roku, tak? Z 2019 w listopadzie to jest dokładnie na złocie 1470 dolarów, tak? W zeszłym roku. I początek grudnia to był wystrzał. Kolejna fala wzrostowa. Jeżeli popatrzymy sobie na poprzednie lata, tak, no to tutaj mamy dołek z 2017 roku, tutaj mamy dołek z 2016 roku i wszystko się dzieje w listopadzie i grudniu, więc warto tym się interesować właśnie w tym okresie. Jeżeli chodzi o poziomy wsparcia i oporów, to tutaj mamy bardzo ciekawy poziom wsparcia na 1806 dokładnie, że tak powiem, dolara, natomiast wyżej teraz testujemy te okolice 1900, a wyżej no do 2000 dolarów to jest taki poziom psychologiczny, który może po pokonaniu już rozpędzić cenę wyżej i dalej. 1560, 1540 to jest bardzo ważny poziom wsparcia, ale na ten moment nie widzę ceny, żeby tam miała spaść. Raczej po jakiejś nawet głębszej korekcie i tak należałoby oczekiwać wzrostów na cenę złocie, na, 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 na złocie, dlatego że za bardzo nie ma przesłanek, żeby to miało się zmienić. Mamy cały czas dodruk pieniądza, cały czas mamy taką inflacyjną e, gospodarkę, tak? pomimo tego, że w niektórych gospodarkach można zaobserwować jakiś ten spadek inflacji lub nawet deflację, no to de facto w większości krajów jednak ta inflacja występuje. Nawet pomimo spadku PKB, bo wiemy o tym, że mamy zupełnie inną sytuację na świecie. To nie jest spadek PKB wynikający z jakichś długoterminowych zmian, tylko mamy szok, dlatego jest spadek PKB. I przez ten spadek PKB, taki krótkoterminowy, bo wszyscy zakładają, że w ciągu roku to się wszystko poprawi, nie, mamy tak naprawdę w inflację, która nie zdążyła na to zareagować. Ludzie dostali pieniądze z rządu, więc nie przestali wydawać. Mamy w Stanach Zjednoczonych, na przykład, pomimo tego, jak duże mamy PKB ujemne, mamy jeden z lepszych okresów, jeżeli chodzi o sprzedaż nowych domów z ostatnich 10 lat. Lepiej było tylko w 2006-2007 roku, przed samym kryzysem w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o. Sprzedaż nowych domów. Więc tutaj wygląda na to, że ludzie na ten moment w ogóle nie odczuli tego kryzysu, jeżeli mówimy o skali makro. Oczywiście poszczególne gospodarki, poszczególne zawody to odczuły, ale nie wszystkie. Więc cały czas jest w co, jest czym inwestować. Dlatego złoto, srebro to są instrumenty, które powinny przyciągać kapitał. Niekoniecznie tu, gdzie są teraz, ale nawet na niższych poziomach. Gdzieś yy, myślę, że na razie jeszcze nie ma odwrotu od tych. Instrumentu. Zresztą, jak popatrzymy na skalę wzrostów od 1999 roku, to nawet ta korekta, która się wydarzyła wydarzyła w 2012, później w 2013-14 roku, tak naprawdę nie wygląda strasznie. Oczywiście, zmieni się pogląd, jak ktoś kupi na samym szczycie, no, i traci połowę, więc to jest oczywiście złe, i tego trzeba unikać, ale, ale na ten moment, jakby no, brakuje przesłanek do spadków. Po prostu brakuje przesłanek do spadku. Jeżeli popatrzymy sobie na niemieckiego Daxa, który głównie za pomocą jakby sankcji może otrzymać tutaj ewentualnie rykoszetem, bo wiemy o tym, że były jakieś problemy z importowaniem samochodów, teraz jakby były jakieś odwetowe cła na Stany Zjednoczone, no to wtedy prawdopodobnie Trump znowu by nałożył jakieś kolejne, jakaś walka by trwała, no i Dax mógłby tym otrzymać rykoszetem, bo jednak eksport samochodów do Stanów Zjednoczonych z Niemiec jest, jest duży, jest bardzo duży. Ale do wyborów zakładam, że będzie konsolidacja. Teraz jesteśmy na górnym ograniczeniu, dolne ograniczenie jest na 12 350. I natomiast jeżeli rynek będzie w tej konsolidacji trwał, to po wyborach, jeżeli wygra Trump, to zakładam, że byłyby wzrosty, podobnie jak na SP500, bo wiemy, czego się spodziewać. Obniżania podatków, jakby wsparcia biznesu, i tak dalej. Jeżeli wygra Biden, to uważam, że rynki, jeżeli chodzi o giełdy, spadną w pierwszej fazie. Nie jestem w stanie powiedzieć, co będzie dalej, bo z drugiej strony mamy jeszcze takie coś, że Biden obiecuje pieniądze. Natomiast y, tak jak na ropie wydaje się być w miarę oczywiste, co się wydarzy, tak na rynkach giełdowych na ten moment zakładałbym, że będzie spadek bezpośrednio po wyborach, jeżeli będzie to Biden, dlatego że rynki nie będą dokładnie wiedziały, co to jest za człowiek, czym czego się spodziewać. W sensie, co, co zrobi, czego nie zrobi. Natomiast y, Trump jest znany, tak? więc jeżeli Trump wygra, no to prawdopodobnie będzie, będzie wzrost. Nawet w kierunku historycznych szczytów, bo uważam, że wtedy się znowu otworzy, otworzy droga. Natomiast czy te szczyty będą utrzymane, no to już jest zupełnie inny temat i tutaj trzeba poczekać, bo to się będzie spinało z publikacjami kolejnych raportów finansowych za trzeci kwartał. No i też rozwojem pandemii, bo pandemia cały czas jest i trwa i ogranicza nasze swobody, ogranicza nasze, nasze normalne, że tak powiem, działania. I to powoduje, że również giełda, jak zapomni o wyborach, to bardzo szybko sobie przypomni o tym, jakie spustoszenie w niektórych gospodarkach może stworzyć właśnie koronawirus. Więc też o tym warto pamiętać. Więc dla mnie, jakby na ten moment konsolidacja jest podstawowym scenariuszem na nadchodzące dwa tygodnie. Zakres taki właśnie między 13 200 a 12 300. Natomiast po wyborach, jeżeli Trump wygra, to raczej góra, a jeżeli Biden, to myślę, że krótkoterminowo dół, ale co dalej, to, to już zależy od tego, jak się rynek ustosunkuje, jakie będą jeszcze inne uwarunkowania. Nie, nie zdziwiłbym się, jakby było podobnie jak po, po Trumpie, czyli szpila w dół, a później wyjazd, bo jeżeli nie pamiętacie, to zaraz na S&P 500 Wam pokażemy. Wybory Donalda Trumpa to była ta świeca. Może to Prze przestanę przewijać. Tutaj, tak? Mieliśmy mocny spadek, zresztą nie do, do nieprzypadkowego poziomu, bo tutaj bardzo fajne wsparcie było, ale rynek spadł niemało, bo to było 84 punkty, co na tamten czas było dużo, tak? Bo tutaj mieliśmy wagę indeksu 2000 punktów. I później rozpoczął się bardzo silny ruch wzrostowy, który był swego rodzaju ewenementem. Statystycznie rzecz ujmując, pierwszy rok po wyborach zazwyczaj dla giełdy nie jest rewelacyjny. Najlepszy jest okres drugi i trzeci. I statystycznie rzecz ujmując, w roku wyborczym rynek chyba w 90% kończy na plusie. Natomiast tutaj był, był ciekawe, bo po wyborach przez cały rok rynek rósł, Przez cały rok tak naprawdę dopiero tutaj w okolicach 2018 roku, tak, czyli po całym 2017 w styczniu, była pierwsza fala spadkowa, później druga, no a później kolejna fala wzrostowa, no i koronawirus. Natomiast teraz czego się spodziewać? No ja uważam, że to jest bardzo podobny scenariusz jak na DAX-ie, tyle że w zupełnie innym miejscu. Też jakby ktoś mnie słuchał na niedzielnych moich spotkaniach o 21.50, zawsze na swoim kanale YouTube o 21.50 prowadzę takie spotkanie przed otwarciem rynków, to nawet jak rynek tutaj robił dołki, mówiłem o tym, że tutaj się pojawia jakiś scenariusz wzrostowy, a później jeszcze tutaj była korekta pędząca i wskazywałem, że uważam, że będą wzrosty, to cały czas zakładałem, że będziemy mieli tylko falę wzrostową do okolic 3500 punktów, Punktów. I moim zdaniem bardzo mało prawdopodobne jest, że będzie wybicie szczytów, bo właśnie mamy wybory. No i dzisiaj to się spełnia. Mamy drugi dzień spadkowy. Jeszcze nie mamy potwierdzenia spadkowego takiego wybitnego, bo ze świec wynikałoby, żeby, żeby rynek mógł się faktycznie rozpędzić, to musimy wybić te dołki tutaj na 3474, i wtedy byłoby możliwość rozpędzenia się w większej fali spadkowej, najpierw do 3420, później do dolnego ograniczenia konsolidacji, ale właśnie dla mnie Najbardziej prawdopodobny scenariusz na nadchodzące dwa tygodnie to jest konsolidacja, czyli przedział od około 3500 punktów do poziomu około 3200 punktów. Więc w tym zakresie należy handlować. Może być też tak, że biorąc pod uwagę jakby jakieś lepsze dane, które się będą pojawiały ze spółek, bo teraz już mamy sezon raportów finansowych z Ameryki, to może być tak, że ta konsolidacja będzie węższa, ale naprawdę bardzo trudno mi na ten moment oczekiwać wzrostów powyżej historycznych szczytów. Na ten moment myślę, że jednak ryzyko jest zbyt duże. No i ta ropa. Tutaj akurat posiłkuje się ropą Brent, ze względu na to, że ropa WTI tam miała te swoje perypetie związane z dojściem do poziomu zero, trzeba było bazować na kontraktach terminowych. Natomiast tutaj patrząc na ropę Brent, to jest tak jakby wypisz, wymaluj ten sam wykres, co WTI, tylko tyle, że no jeżeli Biden będzie dochodził do władzy, to, to będzie chciał ograniczać właśnie WTI, tak, produkcję WTI. Natomiast jeżeli chodzi, chodzi o samą ropę, to zauważmy, że rynek Zachował się w takiej konsolidacji, czy zatrzymał się w konsolidacji między poziomem 39 a poziomem 43,20 dolara. I, I była próba w piątek bodajże ruchu spadkowego, w poniedziałek kontynuacja, ale dzisiaj już mamy ruch wzrostowy do górnego ograniczenia. Więc tutaj się pojawia już jakiś popyt. Teraz jest też okres, w którym mamy dwa takie okresy, jeżeli chodzi o ropę. Czyli właśnie taki październik, listopad, to jest okres huraganów w Zatoce Meksykańskiej i innych terenów, gdzie Stany Zjednoczone wydobywają ropę. Stąd też jakby sprzestój technologiczny i ograniczenie wydobycia tej, tej ropy. Dlatego też w okolicach tego listopada zazwyczaj pojawiają się jakieś zwyżki, zwyżki cen ropy. Ale także drugie okresy. To, są, to jest marzec, dlatego że mamy zazwyczaj marzec, kwiecień, to są okresy przestoju znowu w, w, w Kanadzie. Kanada jest dużym eksporterem ropy, zwłaszcza do Stanów Zjednoczonych, ale generalnie jakby tam są wtedy przestoje u nich, w, no, w, tych, w rafineriach, dobrze, w szybach wydobniczych. I to jest rzecz, która znowu w marcu powoduje wzrost. Więc biorąc pod uwagę te dwie rzeczy, istnieje dość spora szansa na to, że teraz, w oczekiwaniu na wybory, w oczekiwaniu na ryzyko będą się pojawiały wzrosty gdzieś na, na rynkach ropy ograniczone. Jeżeli by Biden wygrał, to krótkoterminowo może być większy wzrost, tak na razie zakładam, jeżeli by Trump wygrał, to prawdopodobnie cena się ustabilizuje dalej, bo będzie bardziej zależała od tego, co będą robiły kraje z krajów OPEC, aniżeli tak? same Stany Zjednoczone, bo Stany Zjednoczone raczej gdzieś tam bardziej inwestują w gaz, w łupki, w wydobycie gazu, eksport gazu, a sama ropa jest bardziej tak utrzymana, ta gospodarka jest bardziej utrzymana. Technicznie rzecz ujmując, poziom około 45 dolarów dla ropy Brent jest takim poziomem teraz krótkoterminowego. Docelowym. Natomiast wyżej, jak popatrzymy sobie na notowania, to tutaj warto zauważyć jeszcze takie dołki na 50 dolarach. Generalnie biorąc pod uwagę, jeżeli się nic nie zmieniło, taki status quo został utrzymany, czyli Stany Zjednoczone dalej by produkowały tej ropy tyle, jak teraz, mieli dalej taką produkcję złupków i tak dalej. To prawdopodobnie ten poziom około 50 dolarów to jest taka cena za ropę brand fair. Stany Zjednoczone zawsze mogą przy tej cenie zwiększyć wydobycie ropy z łupków, właśnie, które są bardzo elastyczne. Natomiast przy niższej cenie ropy to im się po prostu nie opłaca. Dlatego też uważam, że, uważam, że jeżeli wygra Trump, to będzie szansa na to, żeby cena ropy się dalej ukształtowała takim trendzie bocznym. Jeżeli wygra Biden, to jest ryzyko, że tutaj ta, ten wzrost będzie trochę taki dynamiczniejszy, wynikający właśnie z oczekiwań, że Stany Zjednoczone będą się wycofywały z tego. Z tego rynku. Natomiast, czy to też może być utrzymane długoterminowo? No, ciężko powiedzieć, czy inaczej, może nie ciężko powiedzieć. Stany Zjednoczone są dużym eksporterem na ten moment, ale także i dużym importerem. Więc, jeżeli by była gospodarka zmieniana z ropy na, na nazwijmy odnawialne źródła energii, to uderza to zarówno w podaż, jak i popyt wewnętrzny. Natomiast prawdopodobnie, jeżeli to będzie zrobione, nazwijmy to gwałtownie. To popyt jest dużo trudniej dostosować niż podaż. Dlatego, że no, tutaj wystarczy zamknąć cztery firmy, zrobić dekret i już nie mamy ropy. Natomiast i można ją importować wtedy, tak. Więc, jakby to by wpłynęło na wzrost cen ropy, oczywiście tak. Natomiast, jeżeli podeszlibyśmy do tego jakoś zdrowo, rozsądkowo i najpierw ograniczyli popyt. A dopiero później podaż, tak, czyli podaż by się sama dostosowała do ograniczonego popytu, no to dalej by to sprzyjało spadkom w długim terminie cen ropy. Więc tutaj w zależności od tego, dlatego też taka duża nerwowość będzie na cenie ropy, bo trudno będzie określić, co tak naprawdę się będzie działo w najbliższym czasie. W sensie, co, co do, tak naprawdę zrobi Biden, jeżeli dojdzie do władzy, bo Trump, moim zdaniem, nie będzie tego zmieniał. Trump będzie dążył do tego, żeby Stany Zjednoczone dalej eksportowały ropę i dalej. Działały. No i dochodzimy jeszcze do spółek z nasdaq dlatego że NASDAQ jest oczywiście indeksem, który jest najbardziej obciążony przez Bidena swoimi oczekiwaniami co do tego, że będzie podwyższanie podatków, bo skończ wziąć pieniądze, żeby sfinansować chociażby te darmowe nauczanie czy program opieki zdrowotnej? To jest model podobny, który mamy aktualnie w Polsce, tak? Czyli uderzamy w tych najbogatszych, uderzamy w tych, którzy mają najwięcej, uderzamy w firmy. A dajemy tym, którzy mają jak najmniej. Czy to jest dobre, czy to jest złe, to jest w ogóle polemika na zupełnie innym poziomie, i nie dzisiaj. Natomiast powoduje to to, że spółki, które były zachęcane przez Donalda Trumpa przez ostatnie 4 lata do powrotu do Ameryki, bo obniżył podatki, bo powiedział wprost, że nie macie inwestować za granicą tylko w Stanach Zjednoczonych, spółki wróciły, przynajmniej częściowo do Stanów Zjednoczonych. I teraz dostałyby podwójnie, dlatego że jeżeli były podwyższone podatki dla nich, to byłaby to podwójna kara za to, że wrócili, bo ponieśli koszt, żeby wrócić, przenieść jakby całe struktury z powrotem do Stanów Zjednoczonych, na ile to oczywiście zrobili. No i teraz jakby kiedy się już przenieśli, to byłyby znowu podwyższone podatki. Więc to z moim zdaniem jakby zmiana podatkowa w tę stronę zawsze jest bardzo, bardzo źle odbierana przez przedsiębiorców. Bo, ale jednocześnie przedsiębiorcy mają mało, małe pole do popisu, bo nie zamkną biznesu z powodu podatku. Przeniosą ten podatek na klientów, więc znowu inflacja gdzieś tam ruszy, ale jakby z perspektywy samego przedsiębiorcy jest to niepewność polityczna i niepewność co do dalszego rozwoju i to może uderzać w same spółki, a tym samym NASDAQ, tak? no bo jakby indeks giełdowy to jest spółki. I myślę, że do wyborów bardzo trudno będzie indeksowi NASDAQ wybić szczyty. Moim zdaniem podobnie jak na S&P 500, Bardziej prawdopodobne jest zatrzymanie w konsoli, czyli poziomy około 12270, 12400 to są takie poziomy oporu. Wsparcia na ten moment mamy 11600, bardzo ciekawy poziom i później niżej okolice poziomu 11 tysięcy punktów. Chciałbym zaznaczyć, że Nasdaq zrobił korektę prawie 15%, czyli prawie wypełnił to, na co miał prawo, żeby była korekta. A, więc na razie mamy moim zdaniem utrzymany trend wzrostowy w ogóle. Nawet według moich metod szczytów IDN, bo moje metody szczytu IDN tutaj zakładają, że ten poziom na wykresie dziennym jest istotny i on nie został wybity, został obroniony. Więc tutaj na razie mamy utrzymanie tendencji wzrostowej. W historii indeksów giełdowych okresy przestoju są rzeczą normalną. Tutaj mieliśmy okres przestoju około 80, 85 dni. Tak? tak, 85 dni. No na ten moment mamy zaledwie... 35, więc może być jeszcze dużo, dużo dłużej. Tutaj mieliśmy przestój około półroczny, 120 parę dni, a to i tak nie są najdłuższe przestoje, bo jakbyśmy sobie sięgnęli do lat typu lata 70, to przecież tam mieliśmy przestoje kilkuletnie, w których rynek nic nie robił, bo czekał tak, na rozwój sytuacji. Tutaj mieliśmy też bardzo długą korektę, tren, czy taki, taki trend boczny, ponadroczny, nawet trochę dłuższy. Prawie półtora roczny. Więc widać, że to jest przestrzeń do tego, żeby ten rynek nie musiał iść cały czas na północ, ani nie musiał spadać. I moim zdaniem to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz generalnie, bo zmienia się system. Oczywiście, jeżeli Donald Trump wygra, to wtedy też łatwiej będzie pokonywać nowe historyczne szczyty, bo będzie wiadomo, czego się spodziewać. Bo Trump wiadomo, że jest bardzo. Pro, więc tak krótko podsumowując, dla mnie wybory, które się odbędą w najbliższym czasie w Stanach Zjednoczonych, to jest taki e, taki magnes, który trzyma aktualnie kursy w tych miejscach, które są, a później one po prostu ruszą. E, ruszą pod wpływem emocji, pod wpływem tego, co się działo w, w, w ostatnim czasie na rynku, e, i jednocześnie jakby będą otwarte drogi do tego, żeby dyskontować ewentualne dalsze jakieś lockdowny, problemy z poruszaniem się ludności. I tak dalej, i tak dalej, ale też i zmiany, które się dzieją w nas samych, jeżeli chodzi o ograniczanie kontaktu z innymi ludźmi. To są tematy, które wpływać będą na nasze zdrowie w najbliższych czasach. Więc no niestety ten świat się nam zmienia na oczach. Ja dzisiaj wam serdecznie dziękuję za uwagę. Jak macie jakieś pytania, śmiało, teraz możecie je zadać. Ja chętnie za nie odpowiem. Już za tydzień odbędzie się druga część naszego spotkania, czy naszej serii czterech spotkań, więc Was już teraz serdecznie zapraszam na. Na tę serię właśnie inwestowania, nazwijmy to świadomego. Gdzie można sprawdzić, jak Bookmacherzy stawiają na prezydenta? No, ja mówiąc szczerze, akurat tym tego nie wiem, tak, więc tutaj nie będzie, nie jestem w stanie podpowiedzieć, ale myślę, że Google coś będzie wiedział. Tak? Jakiś BEC. Myślę, że, że tutaj na tych największych portalach się takie informacje po prostu będą, będą pojawiały. Jeżeli chodzi o webinary Tikmin, no to tutaj zapraszam was serdecznie już za tydzień, tylko muszę się. Ach, nie ma jeszcze zaplanowanego, tak? Okej, okay, ale jak się zapisywaliście, to był też ten link. Ja musiałem teraz odkryć ten link z zeszłego tygodnia. Tak, nagranie będzie. Nagranie będzie z tego co wiem udostępniane na YouTubie, więc, więc tam serdecznie Was też zapraszam. Na YouTube a oczywiście na YouTube'a z Ja wam już zaraz wkleję nawet link do tego YouTube'a, żebyście, żebyście sobie mogli tam już zasubskrybować, tylko muszę go znaleźć, link. Już go mam, okej. Okay. Tutaj sobie znajdziecie. Możliwe, że link będzie ten sam, natomiast też i tutaj macie nagrania z poprzednich spotkań, więc możecie sobie... Mam nadzieję, że to jest otwarta playlista, że teraz nie złamałem jakichś zasad. Ale też możecie przede wszystkim e, zasubskrybować kanał od TikMila. Ja was też serdecznie zapraszam na swój kanał e, YouTube, e, czyli Marcin Tuszkiewicz. Oj, nie ten. Mam, za dużo kont mam. <grych> e, na swoje konto, e, swoje konto, gdzie też prowadzę chociażby spotkania o 21.50 w niedzielę, więc e, też, też was serdecznie zapraszam. Możecie znaleźć je, wpisując po prostu Marcin Tuszkiewicz w wyszukiwarce i na pewno na pewno znajdziecie. Jakbyście mieli jakieś pytania, zawsze mnie znajdziecie też w Inwestio. E, tak, bo to jest... O, tutaj macie też link do mnie. OK. Tak przywitałem się z Wami po raz kolejny. Mam nadzieję, że materiał się Wam spodobał, to dzisiejsze spotkanie było takie trochę wprowadzające, kolejne już będą trochę bardziej, nazwijmy to, rozbudowane, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o tematykę, bo będziemy poruszać także i psychologiczne aspekty, między innymi budowania strategii, budowania swoich wyników w okresach trendowych i beztrendowych, więc tutaj myślę, że dowiecie się bardzo dużo ciekawych rzeczy, które Was po prostu będą Będą wspierały w, swoim, w swoich tradingach. A tutaj, a nie, tutaj niestety to nie zadziałało. Ok. A teraz Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Jakby były jakieś pytania, zapraszam do kontaktu. Słyszymy się za tydzień o godzinie 20.